co byś zrobił, gdyby po dwudziestu latach małżeństwa otrzymałbyś wiadomość znikąd, która mówi, że Twój małżonek miał romans i dostajesz dowody. No cóż, tak właśnie było. Ja, pięćdziesięciopięcioletni mężczyzna, odkryłem, że moja żona, pięćdziesięciodwuletnia kobieta, zdradziła mnie z młodszym facetem, a moje córki wiedziały o tym. Nigdy nie zachowywała się podejrzanie, zawsze byliśmy silnym związkiem. Trwało to wszystko 25 lat jako małżeństwo. Mamy trzy córki w wieku 17, 20, 23 lat. Przynajmniej tak myślałem. Dowiedziałem się pewnego dnia, kiedy otrzymałem wiadomość od kobiety, która powiedziała, że jej przyszły mąż przyznał się, że zdradził ją ze swoją starszą koleżanką z pracy. Przyznał się i podał imię kobiety, więc zaczęła grzebać i znalazła mnie. Myślała, że zasługuje naprawdę. Nie wiem, czy zrobiła to, aby zemścić się na mojej żonie, czy naprawdę uważała, że zasługuje na tą prawdę. Nie wiem, na początku jej nie wierzyłem, ale kiedy podawała więcej szczegółów o romansie, daty, czas trwania, imiona współpracowników, którzy wiedzieli, to wszystko zaczynało się wydawać prawdą. Facet dał jej wszystkie szczegóły, takie jak nazwę hotelu, adres mojego przeklętego domu, ponieważ zaprosiła go, jej numer telefonu i tak dalej. W pewnym momencie musiałem stawić czoła prawdzie. Facet miał wtedy 21 lat, jeszcze dziecko. Nie mogłem uwierzyć, że spała z dzieckiem. To zdarzyło się, kiedy byłem w podróży służbowej, klasycznie. Kiedy złożyłem wszystko do kupy, zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie to zaplanowała, ponieważ moja podróż służbowa była zaplanowana na miesiące wcześniej. Trudno mi uwierzyć, że to przypadek, że nagle zdradziła w tym samym okresie, kiedy mnie nie było. Żona dla mnie nie istnieje. Jestem gotów na rozwód, więc właśnie się do niego przygotowuję. Jedna z moich dobrych przyjaciółek znalazła się w tej samej sytuacji, więc doradziła mi, bym nie konfrontował się z żoną, ponieważ może zareagować agresywnie, jeżeli się zaniepokoi. Nie sądzę, żeby tak zrobiła, ale kto wie. Myślałem, że ją znam, ale okazuje się, że nie. Ciężko jest na nią patrzeć. Każdego dnia zachowuje się, jakby nic się nie stało. Planuje nasze kolejne wakacje, mówi o odwiedzinach u córek. Nasza najstarsza córka pracuje w innym mieście, druga jest na studiach najmłodsza kończy liceum teraz jest jak współlokatorka nie czuję nic jestem jak duch żyjący w naszym domu wstaję o piątej, idę na siłownię do pracy, prowadzę własny biznes wracam około dziewiętnastej i po prostu robię swoje chyba żona czuje, że coś jest nie tak ale naprawdę mnie to nie obchodzi najbardziej boli mnie to, że moje córki wiedziały o romansie przyszły mąż powiedział swojej dziewczynie że moja córka przyłapała ich na pocałunkach w naszym salonie Żona myślała, że córka będzie cały dzień w szkole. Jakimś cudem córka się uspokoiła i wyjaśniła sytuację, ale nigdy mi nic nie powiedziała, więc nie jestem pewien, co żona jej powiedziała, żeby zachować tajemnicę. Wiedząc, jak blisko jest z siostrami, jestem przekonany, że podzieliła się tajemnicą z nimi i że wszystkie trzy postanowiły zachować milczenie. Dlatego czuję się taki oderwany. Wierzę, że byłem, a wciąż jestem dobrym ojcem. Naprawdę ciężko pracowałem nad swoim biznesem, aby zapewnić im wszystko, co najlepsze. Stawiałem ich na pierwszym miejscu w każdej decyzji dotyczącej mojego biznesu, aby mogli studiować bez długów, aby dać im najlepszy start w życiu zawodowym. Starałem się być przy nich na każdym kroku ich życia, tak jak robi to zawsze ojciec. Mieliśmy swoje wzloty i upadki, ale to nic poważnego. Są moimi dziewczynkami, zawsze widziałem w nich moje małe księżniczki, więc dowiedzenie się, że wiedziały, naprawdę mnie zabolało. Cześć mnie myśli, że nie powiedziały mi, bo bały się zniszczyć rodzinę. Rozumiem to, ale wciąż mam w sobie ten gniew, który rośnie. Mamy grupę na Whatsappie, a kiedy widzę, jak proszą o radę, proszą o pomoc w zaliczce, na mieszkanie i tak dalej, to mam ochotę krzyczeć i skonfrontować się z nimi wszystkimi, ale wiem, że to niczego nie rozwiąże, że to będzie tylko 10 sekund szczęścia dla mnie, a potem znowu będzie bolać. Cześć mnie po prostu chce odejść, zamknąć konto bankowe i odejść z domu. Zerwać wszelkie więzi i po prostu odejść bez słowa. Moja dobra przyjaciółka odradzała to, ponieważ prawo nie patrzy na to przychylnie, ale naprawdę nie mogę powiedzieć, że ta opcja nie kusi mnie coraz bardziej. Nie chcę nawet rozmawiać, nie chcę znać ich punktu widzenia. Chcę odejść i gdzieś pojechać, na przykład do Tajlandii, zostać na plaży przez kilka miesięcy i może pewnego dnia będę gotów wysłuchać, a może nie. Nie chcę słyszeć, jak bardzo żałują, że mi nie powiedzieli. Mieli trzy lata. Przez trzy lata patrzyli mi w oczy i nic nie mówili. Nie wiem, jak udawało im się zachować kamienną twarz, jak gdyby nic się nie stało i nadal zachowywać się jak zwykle. Czuję, że oni wszyscy są mistrzami manipulacji, a ten gniew we mnie nie znika. Co wy byście zrobili na moim miejscu? Pojednanie z żoną nie wchodzi w grę, ona mnie brzydzi, a fakt, że zachowuję się jak kochająca żona tylko potęguje ogień we mnie. Miałem przyjaciela, który pomógł mi i porozmawiał ze mną o jego doświadczeniach, więc udało mi się to zobaczyć z zewnątrz. Potrzebuję porady, po prostu, jeżeli chodzi o moje córki. Jak powiedziałem, część mnie chce rozmawiać, a część po prostu czuje, że nie zasługuje na te szanse, by się oczyścić. Jest za późno i jestem zagubiony. Dziękuję za wysłuchanie tego wszystkiego. Zajęło mi to wieki, żeby to opowiedzieć, ale jakoś dobrze się czuję. I w tym momencie wpis się urywa i zaczynają się do niego komentarze. Po kilkunastu komentarzach autor odpowiada następująco: Po pierwsze, wynajęcie prawnika. Tak, to już jest w trakcie. Prawnik powiedział mi, że skoro dzieci są dorosłe, nie będzie problemu z alimentami. Jeśli chodzi o wsparcie małżonka, mogłaby o to prosić, ale skoro pracuje i radzi sobie dobrze, to sędzia prawdopodobnie to odrzuci. Nasze wspólne konto jest używane tylko do rzeczy, które płacimy jako razem, jako para w sensie, a poza tym mamy swoje osobiste konta. I to była mocna rada od moich rodziców: jeśli oboje partnerzy pracują, nie powinni wkładać wszystkiego na wspólne konto. Nie mogę im wystarczająco za to podziękować. Prawnik powiedział, że mogłaby argumentować, że mój biznes dobrze prosperuje i że jest uprawniona do jego części, jeśli zdecyduje się go sprzedać, ale skoro ona pracuje, zawsze można to negocjować. Szczerze mówiąc, nawet mi to nie przeszkadza. Rozmowa z moimi córkami. Wiem, że powinienem. Macie sto procent racji. Powód, dla którego nie zrobiłem tego, wynika z tego, że mam sobie gniew, który nie mija. Czuję, że jeśli któraś z nich powie coś, co mi się nie spodoba, to ja mogę stracić panowanie. A tak, chciałbym wierzyć, że moja żona je zmanipulowała, aby zachować tajemnicę, więc ja, tracąc panowanie, tylko pogorszyłbym sytuację. Tak, mój gniew jest niewłaściwie ukierunkowany, ale żeby było jasne, Nienawidziłem mojej żony, kiedy dowiedziałem się o tym romansie, ale potem gniew przekształcił się w obojętność. Rozwiodę się, a ona odejdzie. Z moimi dziećmi jest jednak inaczej. Nie mogę ich nienawidzić, czuję do nich uczucia, niestety teraz to gniew. Powód, dla którego zakładam, że moja najmłodsza podzieliła się tym z dwiema innymi, wynika z faktu, że zawsze były blisko siebie, wspierały się nawzajem, co czyni mnie bardzo dumnym, więc trudno mi uwierzyć, że najmłodsza tego nie zrobiła. Ale jakoś tak, no nie jestem w stu pewien. W każdym razie nie chcę ich winić. Rozumiem ich punkt widzenia, jeśli powiedzą mi, że nie chciały niszczyć rodziny i tak dalej. Ale trudno mi to zaakceptować, trudno zaakceptować mi kłamstwo. Czuję, że potrzebuję trochę czasu sam na sam, aby przemyśleć wszystko. A ostatnio tego czasu nie miałem między żoną, trzema cunkami a prowadzeniem firmy. Mój jedyny czas dla siebie to czas na siłowni, na który sobie pozwalam, ale nie czuję, że to wystarczy, aby gniew minął. A w mojej obecnej sytuacji byłoby to dziwne, gdybym powiedział im, że będę nieobecny przez miesiąc, a potem pojadę na Hawaje. Trzy testy na ojcostwo: testy na choroby przenoszone drogą płciową i tak dalej. Badania zdrowotne są oczywiste. Mam umówioną wizytę w klinice i zrobię wszystkie potrzebne testy. Co do tych na ojcostwo, to nie wiem. No, mam je na myśli, ale co to zmienia? Najgorszy przypadek to będzie taki, że nie są z mojej krwi, ale czy ma to znaczenie? Wychowywałem je przez dwadzieścia lat, są moimi córkami. Bycie spokrewnionym krwią nie jest istotne, jeśli nie są, to wina matki nie ich. Nie mogę ich za to winić. Może kobieta, która się ze mną skontaktowała, kłamała? To była moja pierwsza myśl, przecież mam trzy dorosłe córki. Myślałem, że jesteśmy silnym związkiem. Moja pierwsza odpowiedź była taka. Przykro mi, że to przeżywasz, ale nie wierzę twojej historii o mojej żonie. Ale potem zaczęła podawać więcej szczegółów i dowodów. Jak powiedziałem, nie obchodzi mnie, czy tak było, czy nie, ponieważ chciała zrujnować nasze małżeństwo. Ale jak pojawiły się szczegóły, no to wątpliwości wkradły się do mojej głowy i nie odeszły. Jak rozpocząłem własne śledztwo, jak możecie sobie wyobrazić, znalazłem dużo wskazówek. Nie jestem osobą, która żyje w zaprzeczeniu. Fakty są faktami i choć boli, musisz stawić czoła prawdzie. Z tego co zrozumiałem, ona i ten facet przygotowywali swoje wesele. Nie wiem, co się z nim stało, ale wydaje się, że miał nagłą potrzebę wyjawnienia prawdy. Kto wie, co przeszło mu przez głowę? Zakładam, że te komentarze są od ludzi bez dzieci. Nie mogę tak po prostu odejść. To, co mam na myśli, to to, że odszedłbym na jakiś czas, aby przemyśleć wszystko, a gdybym był już zdrowy, uzdrowiony, porozmawialibyśmy, ale już nie będzie tak samo. Kocham je, one kochają mnie. Ale nigdy nie będzie tak samo. Jednak, bez względu na to, jak bardzo jestem zły, czuję, że nie mogę odejść. Może jestem idiotą, ale moja rola ojca to chronić się. Poproszę prawnika, aby przyspieszył papierkową robotę i dostarczył mojej żonie dokumenty, a w dniu, gdy je otrzyma, zadzwonię na Skype do moich córek. Wszystkie są w różnych stanach, więc możemy te sprawy omówić w taki sposób. Chcę to zrobić tego samego dnia, aby nie rozmawiały o tym z matką, zanim ona spróbuje zagrać ofiarę. Chcę, żeby sądziła, że nic nie wiem. Jest niedziela. Mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia wszystkie dokumenty będą gotowe, a wtedy w końcu będę mógł otworzyć się i porozmawiać z moimi dziewczynami. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobrze. Teraz mamy dużo więcej informacji na temat tego, co dzieje się z tą historią i co jej twórca już zrobił lub zamierza zrobić. A teraz sprawdźmy aktualizację, aby zobaczyć, jak kończy się ta historia. Jak wielu z Was sugerowało, w zeszłym tygodniu zabrałem moją najmłodszą córkę na lunch. Podczas tego lunchu zapytałem, czy jest coś, czym chciałaby się ze mną podzielić. Natychmiast zrozumiała, do czego nawiązuje. Załamała się i opowiedziała mi całą historię. Rzeczywiście, widziała swoją matkę całującą innego mężczyznę kilka lat temu w naszym domu. Podobno, moja była żona kazała temu mężczyźnie wyjść i usiadła z naszą córką. Wyjaśniła, że to był krótki moment zaćmienia, ale była wdzięczna, że córka to przerwała. Przysięgała, że była to jednorazowa pomyłka i błagała ją, żeby mi nic nie mówiła, ponieważ wiedząc jaki jestem, po prostu bym odszedł od niej i od naszej rodziny. Córka powiedziała mi, że zgodziła się zachować to w tajemnicy, ponieważ uwierzyła swojej matce. Później podzieliła się tym z moimi dwiema innymi córkami. Jak można się domyślić, obie były w szoku. Podobno moja najstarsza nie wierzyła w historię o jednorazowym pocałunku. Było to zbyt wygodne, że moja młodsza akurat wyszła do salonu i znalazła ich całujących się po raz pierwszy. Powiedziała im, żeby się nie martwiły, że ona poradzi sobie z matką. Jestem z niej bardzo dumny, że wzięła ten ciężar na swoje barki. Z tego, co moja najmłodsza wie, wygląda na to, że najstarsza porozmawiała z matką na temat jej zdrady. Obiecały sobie powiedzieć mi prawdę. Jednak matka zawsze miała dobrą wymówkę przez ostatnie kilka lat, aby to odwlekać. Czy to nasza sytuacja zawodowa, chory krewny i tak dalej. Zawsze istniała dobra wymówka, aby wyjaśnić, że uwytłumaczenie tego wszystkiego, co się ze mną działo, no byłoby druzgocące. Na końcu lunchu powiedziałem jej, że zadzwonię do dwóch sióstr, aby omówić to wszystko. Nalegała, żeby uczestniczyć w rozmowie. Wysłałem wiadomości do moich dwóch córek, mówiąc, że muszę z nimi natychmiast porozmawiać, więc szybko zorganizowaliśmy rozmowy. Cześć mnie myśli, że wiedziały, o czym chcę z nimi rozmawiać. Powiedziałem im, że ich siostra powiedziała mi o tym, co się wydarzyło z matką. Obie zaczęły płakać, przepraszały, że chciały im powiedzieć i tak dalej. Długa historia, więc powiem krótko. Powiedziałem im, że nie jestem na niesły. Przeprosiłem je za to, że musiały dźwigać ten ciężar tak długo i że zawsze będę je kochał. Jeśli chodzi o ich matkę, powiedziałem, że odejdę, ponieważ nie widzę siebie w związku z kimś, kto mnie zdradził. Ale powiedziałem też, że najpierw z nią porozmawiam, zanim podejmę jakiekolwiek decyzję, bo przynajmniej to mogę zrobić. Poprosiłem je, żeby nic nie mówiły matce, ponieważ planuję przeprowadzić rozmowę tego samego wieczoru. Na koniec dnia wróciłem do domu. Żona już tam była, rozmawiając o swoim dniu, jak zwykle. Powiedziałem jej, że miałem ciekawą rozmowę z naszą córką, a ona od razu wiedziała o co chodzi. Zaczęła łkać, mówiąc, że to był tylko pocałunek, i ponieważ wie, jak bardzo cenię zaufanie, zwłaszcza w mojej pracy, bała się, że straci mnie z powodu takiej małej rzeczy. Szczerze mówiąc, myślałem, że kiedy zobaczy, jak płaczę, też zacznę płakać, ale nic z tego. Powiedziałem jej, że dostanie po prostu papiery rozwodowe. Potem poszedłem do naszej sypialni, spakowałem trochę ubrań i wyszedłem. Nie wiedziałem, dokąd się wybieram, ale po prostu nie mogłem już dłużej zostać w naszym domu. Zarezerwowałem hotel w centrum i zadzwoniłem do najmłodszej córki, aby powiedzieć jej, że nie będę dzisiaj nocował w domu. Powiedziała mi, że planowała nocować u przyjaciółki, żeby uniknąć powrotu do domu i spotkania z matką, ale ponieważ ja wyszedłem, zapytała, czy może zatrzymać się u mnie. Oczywiście się zgodziłem. Poinformowałem moje dwie pozostałe córki, że ich siostra i ja będziemy nocować w hotelu. Zaproponowały, żebyśmy omówili wszystko razem, więc się zgodziłem. Podczas tej rozmowy powiedziałem im, jakie będą kolejne kroki, według prawnika. Upewniłem się, że wiedzą, że są moimi córkami, że je kocham. Wbrew zapewne wszystkim radom, nie mogłem powstrzymać się od powiedzenia im, że część mnie była zraniona tym, że nic mi nie powiedziały. Powiedziałem im, że myślałem, że mamy silną więź i możemy rozmawiać o wszystkim. A one zaczęły płakać i przepraszać, więc przypomniałem im, że niezależnie od tego, co się wydarzyło, zawsze będą moimi córkami i je kocham. Jednak powiedziałem im, że potrzebuję trochę czasu, zanim będę mógł zachowywać się normalnie, że zastanawiam się nad dłuższą podróżą, aby oczyścić umysł, a moja najstarsza córka powiedziała, że jeżeli tylko potrzebuję, to powinienem to zrobić. Po tej rozmowie po prostu poszliśmy spać. Następnego ranka jedliśmy śniadanie, kiedy matka zadzwoniła do mnie. Nie chciałem odbierać telefonu, ale córka nalegała, żebym z nią porozmawiał. Zgodziłem się, ale włączyłem głośnik. Jak tylko odebrałem telefon, usłyszałem, że piła całą noc. Zaczęła płakać, mówiąc, że nas kocha i że byliśmy sobie przeznaczeni. Mówiła, że będzie to druzgodzące dla dzieci. Powiedziałem jej, że dzieci są teraz dorosłe, że już nas nie potrzebują. Daliśmy je wszystko, co mogliśmy, a teraz muszą budować własne życie. Nagle stała się bardzo nieprzyjemna, mówiąc, że zabierze wszystko, co mam, że doprowadzi moją firmę do bankructwa i że powie córkom, że ją biłem. Byłem w takim szoku, że po prostu patrzyłem na córkę, która również nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Zdecydowałem się szybko zakończyć rozmowę i powiedziałem, że prawnik się z nią skontaktuje. Córka i ja nawet nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. To było tak, jakby osoba, z którą spędziliśmy dwadzieścia lat, nagle stała się kimś zupełnie innym. A pięć minut później otrzymała wiadomość od matki, że muszą porozmawiać. Córka była przerażona, powiedziałem jej, żeby nie odpowiadała. Była wyraźnie pijana, nic by dobrego z tej rozmowy nie wyniknęło. Powiedziałem jej, że zostanę w tym hotelu, dopóki sprawy się nie wyjaśnią, i że może zostać ze jeśli chce. A potem mieliśmy kolejną rozmowę grupową z moimi dwiema innymi córkami, aby powiedzieć im, co się stało, i jak wiadomo były zdumione. Spotkałem się z prawnikiem, powiedziałem mu wszystkim. Powiedział, że nie muszę się martwić. Matka miała dobrą pozycję zawodową i jest finansowo w porządku. A ja prowadzę firmę, która zatrudnia od około 50 do 100 osób, więc sędzia nigdy nie zaryzykuje tego, wiedząc o jej komfortowej sytuacji. Dostanie połowę majątku, domy, samochody i tak dalej, ale jeżeli chodzi o pieniądze, nie dostanie ani grosza z oszczędności i nie może rościć prawdą jej firmy. Córka powiedziała mi, że boi się wracać do naszego domu z matką, ponieważ czuje, że będzie obwiniona za wszystko. Powiedziałem jej, że znajdę miejsce w centrum miasta i że może ze mną tam tymczasowo zostać, dopóki nie poczuje, że może wrócić lub aż pójdzie na studia. Czuję, że sposób, w jaki jej matka oszalała przez telefon, bardzo ją zaniepokoił. Powiem jej, że znajdę kogoś, z kim mogłaby porozmawiać, jeśli poczuje taką potrzebę jak doradca. Zobaczymy. Matka otrzymała papiery. Jej rodzina próbowała do nas zadzwonić, ale moja najstarsza córka ich zbyła. Z mojej strony mój brat mnie zna i zaoferował wsparcie. Wie, że nie zrobiłbym czegoś takiego bez powodu. Więc teraz jesteśmy w trakcie rozwodu: córka zostaje ze mną, dopóki nie poczuje, że może wrócić. Ich matka wysyłała do mnie wiadomości, że mogę się z nią spotkać, ale prawnik mi to odradza. Powiedział, że nie mam nic do zyskania, a wszystko do stracenia. Co do mnie, no nie pojadę do Tajlandii, dopóki nie będę pewien, że moja najmłodsza córka jest w dobrym miejscu. Być może w przyszłym roku, gdy skończy liceum. Nie wiem, jak będzie wyglądało nasze codzienne życie. Zobaczymy. Nie sądzę, żebym wysyłał kolejną aktualizację, chyba że wydarzy się coś ważnego. Chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie, które mi przesłaliście. Nigdy nie sądziłem, że znajdę się w takiej sytuacji i mam nadzieję, że nikt inny nie będzie w takiej samej. Dziękuję. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Dziękuję również bardzo za wysłuchanie do końca tej formy opowieści. Przed Wami wiele kolejnych różnorodnych odcinków. Zostawcie komentarz i subskrypcję, jeżeli się podobało. Do usłyszenia.